Was na moje stylówki z teatru. To będą stroje, które ja noszę w przedstawieniach. Oczywiście wszystkie te stroje są z drugiej ręki używane, z second handu i niektóre te stroje też przerabiałam. No, dostosowywałam je powiedzmy do stylu roli i tak dalej. Bo nie wiem, czy wiecie, ale od jakiegoś czasu, od wielu lat zajmuję się też kostiumami w teatrze i w ogóle od dziecka, jakby można powiedzieć, wychowałam się w teatrze, przy teatrze i pośród, można powiedzieć, sztuki, więc jakby tutaj moją inspiracją jest w dużym stopniu właśnie teatr, kostiumy, moda dawnych lat, moda retro, to jest moja pasja i właśnie też elementy te wykorzystuję właśnie w robieniu kostiumów, czy w przygotowaniu jakichś kreacji teatralnych. No i część tego już widzieliście, bo kiedyś pokazywałam Wam już jakieś tam stroje, które wraz z koleżankami miałyśmy przygotowane właśnie na nasze występy, na nasze koncerty na Rynku Głównym w Krakowie. No więc teraz już zapraszam Was, pokażę Wam kilka takich właśnie rzeczy, które używam na scenie. Nawet pokażę Wam jedną z moich koleżanek, która też właśnie ma suknię sceniczną, sukienkę sceniczną, która jest z Odzysku. No i zobaczycie właśnie tam w tym anturażu tych sal, w których odbywają się nasze spektakle, gdzie się przebieramy, gdzie po prostu znajduje się nasz teatr. Możecie to zobaczyć jakby w swoim środowisku naturalnym. Także już teraz zapraszam. No i zanim przejdę dalej, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, bo mam dużo pomysłów na różne programy, moi drodzy, i oczywiście zapraszam Was już na te następne programy, a jest naprawdę długi plan. Już obiecałam program o rajstopach, o stylizacjach z rajstopami różnymi, bo ja bardzo lubię rajstopy. I różne też inne programy typu stylówki na wielkich projektantów, na nowe kolekcje wielkich projektantów, także już serdecznie Was teraz zachęcam. Oczywiście będzie też nowy haul lumpeksowy, także warto zasubskrybować. No i oczywiście zachęcam Was do polubienia filmiku. No i przechodzimy dalej. A jeszcze na początku chciałabym poruszyć taką trochę niemiłą sprawę, która się wydarzyła w komentarzach w moim ostatnim vlogu o przeróbkach. Kochani, jedna pani zasugerowała, jakobym kopiowała od innej youtuberki pomysły czy projekty. Nie wiem do końca, co miała na myśli, ale wydaje mi się, że wiem, bo wydaje mi się, że to chodzi o to, o co mi chodzi, czyli o pewną panią, która projektuje ubrania. I no i wiecie co, bardzo, bardzo, bardzo przykro mi się zrobiło, bo kto ogląda mnie od początku, kto ogląda ten program, czy ten vlog od początku, jak go stworzyłam jakieś ponad półtora roku temu, no to wie, co potrafię, wie, kim jestem, powiedzmy mniej więcej. No i wie, że jestem osobą twórczą i cały czas coś wymyślam, robię meble, robię przeróżne przeróbki i te przeróbki robiłam od początku w zasadzie istnienia tego programu. I pokazywałam też przeróbki, między innymi aplikację, która była w ostatnim właśnie moim programie z przeróbkami. Pokazywałam już Wam taką bluzę, która jest dosłownie z tym samym naszyciem i która zrobiona była przeze mnie jakieś 6 lat temu, więc naprawdę, naprawdę dawno, zanim powstały te inne kanały i te wszystkie... zanim w ogóle oglądałam jakiekolwiek vlogi modowe, tak szczerze, bo dawniej nie oglądałam takich rzeczy, po prostu się tym zajmowałam na co dzień. To, że ktoś robi przeróbki, czy ktoś robi programy inspirowane pewnymi tematami, to jakby nic nie znaczy, bo takich rzeczy jest dużo. W ten sposób moglibyśmy posądzić Versace, że kopiuje od Dolce & Gabbana i na odwrót i tak dalej. Moje projekty nie są podobne do absolutnie nikogo projektów, do żadnych projektów, bo ja się inspiruję sztuką, ja w tym siedzę właśnie, w sztuce, w teatrze, ja się inspiruję też naturą, ale głównie właśnie sztuką, kiedy jest cały świat sztuki, jest całe bogactwo po prostu twórców i wielkich projektantów. A także jak chcecie mi pokazać jakieś swoje projekty, to też przysyłajcie, bo już właśnie ostatnio Ewa przysłała mi zdjęcia swoich projektów i są przepiękne. To są takie torby ekologiczne, artystycznie przerabiane, świetne. Naprawdę jestem mega zadowolona, że ktoś coś takiego pokazuje, bo jak mówię, ja bardzo lubię oglądać innych, nawet jeśli mają inny styl. No i pewnie, że czasem się inspirujemy, ale kochani, nie dajmy się zwariować. Każdy ma niepowtarzalny styl, no ja na pewno mam swój styl, kto mnie ogląda, ten wie, że mam swój styl, mam swoje upodobania i tego nic nie zmieni i to było zawsze tak.
jeżeli ja się kimś inspiruję i kogoś czerpię w internecie, to ja zawsze o tym mówię. I też to doskonale, kochani, wiecie, bo zawsze wspominałam o youtuberkach, które mi się podobają, też z nimi współpracowałam i zawsze o tym mówię, zawsze doceniam innych, bo nie ma dwóch takich samych osób i nie ma dwóch takich samych charakterów ani twórców. Tworzę swoje też niepowtarzalne, unikatowe rzeczy. Jeśli znaleźliście projekt u mnie, który był do czegokolwiek innego podobny, to zapraszam, żeby skomentować i napisać, które, co jest podobne i jak jest podobne. I moi drodzy, naprawdę ja nie mam absolutnie żadnego interesu w tym, żeby powielać cokolwiek, bo to nie będzie wtedy oryginalne. To tyle na ten temat. Idę dalej. Kochani, moje kostiumy już, jak mówię, pokazywałam wiele razy, takie pojedyncze i rzeczy, które kupowałam do tych kostiumów i może nawet te rzeczy, które były w holach, rozpoznacie w tych teraz w tych stylówkach. Pokażę Wam zdjęcia, które zrobiliśmy z pomocą mojej przyjaciółki właśnie tam w naszym teatrze. Ale jeszcze zanim, to jeszcze Wam pokażę tutaj kilka rzeczy, które też służą jako kostiumy sceniczne, na przykład... To jest taka przepiękna pelerynka z Odzysku, którą otrzymała w prezencie zresztą od mojej mamy, a ona ją otrzymała z Anglii. I to jest jakaś taka naprawdę bardzo, bardzo stara. Zobaczcie, nawet tutaj widać, że jest podarta. Taka vintage'owa pelerynka podszyta jedwabiem. I tutaj jest przepiękny materiał, taki flausz, nawet jest trochę brudna niestety, przepraszam Was, ale tego się nie da prać. To jest bardzo, bardzo skomplikowane wybranie czegoś takiego. No i haftowana złotą nicią. No i to jest coś takiego właśnie typowo teatralnego. Takie rzeczy można czasem dorwać w lumpeksie. Akurat to nie jest z lumpeksu, ale można taką rzecz dorwać w lumpeksie i... No i właśnie takie coś zostało kupione akurat gdzieś pewnie, czy otrzymane w Anglii, no i zostało to teraz w moich rękach i czasem właśnie jest używane czy w moich przedstawieniach, czy w jakichś akademiach, gdzie potrzebne są takie epokowe stroje. W każdym razie przepiękna, bardzo misterna rzecz, no i jest moja. Kochani, pokażę Wam też, pokażę Wam też coś. I znowu są tu naszywki, na pewno niektórzy stwierdzą, że zgapiłam to od kogoś, ale moi drodzy, to jest śmieszne oczywiście, ale i smutne też zarazem. Kochani, ten żakiet widzieliście w zeszłym roku w holu i w stylówkach, bo to jest taki vintage'owy żakiet z wełny, bardzo oryginalny, z taką pelerynką wyszywaną. No i ja go przerobiłam na kostium dla Wiktora, ponieważ on ma ksywę Ananas teraz, sceniczną. No i postanowiłam po prostu, żeby nawiązać do ananasa. To jest i kolor, bardzo taki sceniczny, ciekawy kształt. Pokażę Wam tam przebitki z koncertu, w którym on już gra w tej marynarce. To już kilka miesięcy gra w tym stroju. No i tutaj ponaszywałam takie ananasy i znowu te ananasy są wyhaftowane jeszcze dżetami i dodatkowo cekinami, nawet tymi, które jakby nie były fabryczne. Także to jest taki mój dodatek, ale generalnie główną rolę po prostu gra ten przepiękny płaszczyko marynarka. No. Ale właśnie na scenę pasują takie, nie wiem czy się zgodzicie, takie błyszczące elementy, bo one się rzucają w oczy i one się odbijają w światłach. No i to jest właśnie taki mój wkład w zespół mojego Wiktora. Kochani, idę dalej. Właściwie to nie wiem czy pamiętacie, ale ja sama w tym chodziłam, ale ponieważ tak bardzo spasowało to do stroju koncertowego, no to pozbyłam się tego na rzecz chłopaka. Kochani, pokażę Wam jeszcze dwie suknie, które jedna z nich była we vlogu o sukniach ślubnych z Odzysku, tak? I to jest też ta przepiękna jedwabna suknia kupiona za 16 zł w lumpeksie i też już występowałam w tej sukni, moi drodzy, w koncercie Krakowia Sakra w krakowskim kościele reformatów o Madonnach krakowskich, także taka a la Madonna strój. Śpiewałam tam piosenki autorskie takie naszej pani dyrektor, no i młodego, zdolnego kolegi kompozytora również. No także to się już bardzo przydało i już wystąpiło w dużym koncercie takim dla publiczności. I tu jest też druga suknia, w której też występowałam kiedyś na lekcji śpiewania, suknia od Karen Millen, jedwabna, bardzo, bardzo fajna. I też w jednym vlogu o sukienkach, gdzie występowała moja przyjaciółka Kate Frońska, też ta suknia była pokazana.
Także takie moje najładniejsze suknie, które mam tu w domu. Pozostałe kostiumy są w teatrze, no i teraz zobaczycie przebitki tych kostiumów. No i kochani, mamy spektakl taki na Tomasza, na świętego Tomasza w Teatrze Loch Camelot, który się nazywa Balkony i romanse, i to jest taka opowieść o rodzinie i jej bardzo dziwnych członkach, którzy się wyróżniają ekstremalnymi różnymi cechami, między innymi nieśmiertelnością, ale także innymi tam. Oczywiście jest to ujęcie takie, wiecie, komediowe, sarkastyczne tego wszystkiego. W każdym razie rodzina jest dosyć dziwna, no i każdy z nas ilustruje swoją postać w tej rodzinie piosenkami. No i teraz zobaczycie moje role. Tutaj na przykład pierwsze takie moje wcielenie w mojej takiej pięknej pomarańczowej sukience, którą też widzieliście kiedyś w holu w lecie. To jest Panienka. Panienka, inaczej Kokaina. Adaptacja wiersza Gałczyńskiego. No i tutaj mam tą sukienkę z dopiętym takim właśnie kołnierzem, dużym koronkowym kołnierzem, żeby wyglądało to bardziej trochę tak retro i też bardziej tak scenicznie, wyraziście, bo wiecie, też kostiumy muszą wyrażać pewną ideę i muszą podkreślać charaktery postaci. Czasem nawet je karykaturyzować. No i właśnie dlatego we włosach wielka kokarda, buty na obcasie, żeby też nogi i cała sylwetka wydawała się bardziej smukła. No i taki kostium tutaj jest w kilku ujęciach, pozuje jakby. Możecie też zobaczyć, jak śpiewam już taką przebitkę zdjęcia, jak śpiewam na balkonie już dla publiczności właśnie w tym stroju. No i to jest taki najprostszy mój kostium, bo to jest taka trochę codzienna sukienka zaadaptowana jako kostium teatralny. No i teraz następne rzeczy. No i kolejna suknia to jest moja suknia, to jest ta suknia teatralna, nie kupiona akurat przeze mnie, ale też jest to suknia z odzysku, którą ktoś jakby poświęcił dla teatru, i również kapelusz, który zobaczycie w tej kreacji, jest podarowany przez kogoś z drugiej ręki. No i to jest moja piosenka, którą tam śpiewam, znaczy piosenka oczywiście nie jest skomponowana tym razem przeze mnie, bo akurat ja tutaj nie śpiewam swoich własnych piosenek w tym teatrze. Ale zobaczcie, piosenka Pociąg, czy też Kolej Parowa, która jest takim delikatnym, lirycznym, zabawnym, taką miniaturką jakby na temat trochę takim erotyczno-kolejowym. Nie wiem, jak to do końca nazwać, no skoro nie widzieliście tego, no to nie jestem w stanie Wam tak aż przybliżyć. Taka króciutka, liryczna piosenka. Jestem tu ubrana za kobietę z XIX wieku. No i bardzo lubię ten kostium. Jest bardzo wdzięczny i bardzo pasuje do roli. Bardzo łatwo się w nim wczuć w rolę właśnie takiej damy z tamtych lat. Damy z XIX wieku. Właśnie kostiumy mają to do siebie, że ja to kocham w kostiumach, że wcielamy się w kogoś, że jak wkładamy ten kostium, to bardziej czujemy się tą postacią, bardziej możemy wejść w energię tej postaci jakby. Możemy przejąć trochę takich cech osobiście, których na co dzień nie mamy. No i taka lekko zalotno-romantyczna, starodawna. Bardzo jestem ciekawa, co myślicie o tych kostiumach. No i tak, dawniej jeszcze wychodziłam z taką bardzo wielką, starą walizą do tego numeru, ale tutaj na balkonie akurat teraz gramy, nie ma za bardzo miejsca, ani nie widać nawet za bardzo tej walizy, którą wnoszę, bym wnosiła ze sobą. Także kolejny kostium, kochani. Zobaczcie, tutaj jestem w takiej sukni zielonej i jedwabnej, którą kiedyś Wam pokazywałam w holu, bo to ja ją kupiłam. I ona jest nałożona na koronkową bluzkę, taką przezroczystą, też bluzkę z odzysku. I tutaj mamy kostium do piosenki Dulcineo tu Aloizy. Ona zresztą jest z kabaretu Olgi Lipińskiej bodajże, zaczerpnięta. I śpiewam ją w duecie z moim Wiktorem, teraz nawet z nowym kolegą śpiewałam również tą piosenkę. To jest duet w takim operetkowym stylu. Zresztą na internecie jest ta piosenka, przynajmniej do niedawna była, i możecie sobie nawet zobaczyć ją w wydaniu znanych Wam, na pewno bardzo dobrze znanych Wam artystów. No nasza wersja jest taka, no i właśnie mój strój, zielona suknia z tym spodem koronkowym. Do tego zwykle mam uczesane jakieś spięte loczki, no i takie starodawne buciki, które też tam gdzieś pewnie będzie widać w stylóweczce. Buciki takie złote. Także znowu taki starodawny kostium.
No ale nie wszystkie są takie starodawne, no bo moi drodzy, już teraz pokazuję Wam kolejny kostium i ten już jest całkiem odjechany. W tym kostiumie śpiewam piosenkę Komar do słów Adama Mickiewicza. Też ma trochę styl taki koloraturowo-operetkowy, ta piosenka jest bardzo taka żywa. No i jestem ubrana, można powiedzieć, za taką sceniczną wersję Komara. To jest trochę zabawne, no i jest to takie bardzo kabaretowe. To jest wszystko w cekinach, to są wszystko wyszywane, ciuchy wyszywane właśnie koralikami, cekinami. One się błyszczą w światłach i wygląda to według mnie naprawdę zjawiskowo, jak faktycznie dojdzie już ta atmosfera występu, światła i tak dalej. No i tutaj mam, zobaczcie, taką bluzkę z cekinów srebrną, do tego spódniczkę wyszywaną koralami, taką trochę w stylu lat 20. mini, i na to jest taka pelerynka w formie skrzydeł. No i tą pelerynkę już też bardzo, bardzo dawno mam. No i ta pelerynka jest prześliczna i no i właśnie ona służy jako te skrzydła komara. No i później ubieram sobie takie właśnie, jak widać tam, czeszę sobie takie fiubiziu na głowie, żeby już być taką całkiem frywolną, jak ta komarzyca latająca. Buty też, akurat tutaj chyba na tych zdjęciach mam te buty złote, ale mam też takie buty srebrne z czubkami takimi ostrymi, które właśnie też się kojarzą z komarem, moim zdaniem. Srebrne takie bardzo czubate buciczki, delikatne. Tak, no i kochani, oczywiście tych kostiumów do różnych ról bywało więcej. Ja tutaj nie byłam w stanie Wam zrobić za dużo tych kostiumów zdjęć, no bo to były zdjęcia z jednego przedstawienia, ale pokażę Wam tu jeszcze moją przyjaciółkę Asię, którą widzieliście we vlogu o wakacjach, która też występuje ze mną właśnie w Teatrze Loch Camelot i ona jest tutaj ubrana do swojej jednej takiej poważnej piosenki w taką białą, niemalże ślubną suknię koronkową, właśnie też z Odzysku. No i też jest to bardzo, bardzo ładna sukienka. No i generalnie powiem Wam, że w teatrze u nas, ponieważ no nie jest to teatr państwowy, no to właśnie dużo, dużo staramy się robić na własną rękę i kombinować z takimi rzeczami z Odzysku. I właśnie second handy to jest taka skarbnica takich pięknych kostiumów, rzeczy nieodkrytych, rzeczy, które można wykorzystać, można przerobić jako kostiumy. Także... No także kochani, no tyle, co dzisiaj chciałam Wam pokazać tych moich kreacji teatralnych. Być może kiedyś pokażę Wam jakieś przebitki też śpiewane. Tutaj szczerze mówiąc, dzięki pandemii można powiedzieć, żeśmy troszeczkę mieli mniej dobrych warunków do nagrywania takich rzeczy. Ale może kiedyś uda mi się pokazać coś więcej. No i oczywiście zapraszam Was do teatru jak najbardziej. Zapraszam Was, żebyście zobaczyli, jak to jest na żywo, jak to wszystko wygląda, nie tylko kostiumy, ale też jak my się prezentujemy, bo mamy wspaniały, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy spektakl i wszyscy artyści tam są naprawdę na poziomie, także warto przyjść, zobaczyć nas. Gramy w soboty, ale nie wiem, jak będzie teraz to wyglądało. Na pewno jak wejdziecie na stronę Facebooka Teatr Loch Camelot, to tam będą jakieś zapowiedzi, czy też możliwość rezerwacji. Jeśli kogoś to oczywiście interesuje. Kochani, tymczasem dzisiaj się już z Wami żegnam i oczywiście zapraszam Was na hol lumpeksowy i zapraszam Was też na właśnie kolejne programy, kolejne filmiki. Bardzo prawdopodobne, że to będzie już jakiś filmik o projektantach. I tak nawiasem mówiąc, to na moim kanale film inspirowany nowymi kolekcjami projektantów pokazały się jako pierwsze. Także jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, czy ja kopiuję od kogoś, no to można to sprawdzić bardzo łatwo po datach filmów i tak dalej. Także nie ma problemu. Kochani, do zobaczenia i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!